Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę Wam powiedzieć, że chyba nigdy o tej porze nie nagrywałem audycji. Jest godzina 3 teraz 9, 3.09, 3.09. Nie wiem, czy to puszczę teraz, czy może jutro w ciągu dnia, w niedzielę, czy raczej dzisiaj. Jest to audycja z serii tych dziwnych przygód. Chciałbym, żebyście zerknęli na dwa filmy, które Wam puszczę, a potem powiem Wam o trzeciej przygodzie. O poczuciu, które się sprawdziło. Myślę, że pewnie część z Was w to nie uwierzy, a część, która po prostu jakby ufa temu, co mówię i ufa mi, że mówię prawdę, to uwierzy i będzie mocno zaskoczona. Ja sam jestem do chwili obecnej mocno zaskoczony. Stwierdziłem, że muszę to od razu powiedzieć, żeby to nie uleciało. To spójrzmy teraz na pewną przygodę z pieskiem. Zobaczcie teraz. I tutaj właśnie widzicie takie zarośla pod Gdańskiem. Pojechałem chwilę się przywietrzyć, troszkę na słońce wyjść, popalać się bez koszulki. O, i tam widzicie te takie zarośla. I tam właśnie jest taki duży pies, który po prostu zwariował, zaczął atakować to drzewo. No i okazało się, że piesek wabi się demon. No i jak to skojarzyło mi się z tym wersetem w Biblii właśnie, gdzie królestwo wewnętrznie skłócone musi po prostu upaść. No i tutaj ten demon wyżywa się na tym drzewie, atakuje, a tam jego pan cały czas go woła. No i go nie może przywołać, on się po prostu nie słucha. No i tyle, taka ciekawa historyjka. Zaraz przejdźmy dalej. Bo tam woła. Gwiżdże, woła, krzyczy, a piesek się, o, nie słucha kompletnie. Tak, jak widzieliście, piesek demon walczył z drzewem, nie słuchał się, tak, pan go przywoływał, on się nie słuchał i już nie licząc z tego, że ten piesek się zawiesił na tym drzewie, jakby w ogóle stracił w ogóle ogląd całej sytuacji dookoła i w tym zaślepieniu atakował to biedne drzewo i to było takie preludium do tego, co nastało później. Później, słuchajcie, macie na tapecie to gwieździste niebo, teraz jest właśnie noc, jest 3.10 i ja po prostu wyszedłem na spacer. Gdzieś po puszczeniu tej audycji o pierwszej w nocy stwierdziłem, dobra, no to idę przejść się po mieście, rzadko to czynię. Ale teraz był wyjątek, bo była ta noc z 12 na 13 kwietnia i o, dziwne przejęzyczenie. Z 12 na 13 sierpnia, że miała być te maksimum tych Perseidów, więc myślałem, że może gdzieś tam na obrzeża Starówki dojdę, gdzieś jakieś spadające gwiazdy, meteoryty gdzieś tam ujrzę. Ale poczułem wewnętrznie takie poczucie, że idź i coś będzie, nie? Takie poczucie, idź i coś będzie. Nie wiem, na pewno tak myślałem, żeby pójść obejrzeć meteoryty, a czuję, żeby w ogóle iść, bo coś będzie. Ja nie czułem, żeby to meteoryty, tylko że coś będzie. To stwierdziłem, dobra, to idę, pójdę, aż z ciekawości zobaczę, co będzie. Aż mi taka ciekawość zaczęła prowadzić. Wziąłem sobie słuchawki takie bezprzewodowe, słuchałem sobie muzyki filmowej i kontemplowałem tam trochę właśnie takie tematy religijne, trochę żałobę przeżywałem, trochę myślałem o rodzinie i tak leciała ta muzyka filmowa i tak jakby rozważałem. I gdzieś w trakcie tego spaceru, w ogóle jak wychodziłem z domu, to lekko kropił deszcz, ale zaraz po kilku minutach przestał. Bo tak jeszcze myślałem, że może się cofnę, jak ten deszcz padał, ale stwierdziłem, że nie, nawet jak się rozpada, to idę się przejść. Ale jak wyszedłem, to po 5 minutach przestało i mówię, o, dobrze, że nie zrezygnowałem, deszcz ustał, mogę sobie spokojnie spacerować. No i spaceruję sobie i sobie myślę, ciekawe, co będzie, nie? I w tym momencie zdarzyło się to. Lis mycząco złapał czy coś. Tu jesteś.
No i tak jak widzieliście, nagle gdzieś w środku starówki nad Motławą gdzieś prawie nadepnąłem znowu na jakiegoś lisa, który zaatakował tam chyba, wydaje mi się, jakieś szczury albo nie wiem co, bo wydaje mi się, że on w tych krzakach tam szarpał się. A najśmieszniejsze było, że ci państwo, którzy szli, oni pewnie byli trochę zaślepieni alkoholem, który tam buzował w ich żyłach. Tam były trzy osoby i oni szli z jakimś swoim pieskiem. I to mnie to rozwaliło, że ja kręcę tego lisa w środku nocy w ogóle na tej starówce, który atakuje tam jakiegoś zwierzuna, tak samo jak tamten pies demon atakował to drzewo, to tak samo tutaj ten lis, jakby przebiegły lis, tak, chytry lis, atakował jakiegoś tam szczura, podejrzewam, najprawdopodobniej. Ale ta pani się pyta, czy ten pan, czy on jest mój jakby, tak, czy ten lis jest mój i czy on tam ukryje się tego ich pieska. Mi się chciało tak śmiać, że nie, no komedia niesamowita. No i poszedłem czym prędzej dalej spacerować i to było najlepsze, słuchajcie, bo generalnie tak, taka depresja mi trochę jakby atakuje, gdzieś tutaj staram się złamać te algorytmy YouTube'a i produkować bardzo dużo audycji, że może gdzieś to się odbije od dna i gdzieś się jeszcze wypozycjonuje, ale widać, że chyba nie ma szans, że shadowban jest dość duży i nie wiem, czy cokolwiek z tego będzie. Nawet stwierdziłem, że może nie będę robił żadnych przepowiedni, tylko będę robił tak zwany shit content i robił jakieś głupie audycje tam. Znaczy może nie głupie, ale po prostu jakieś tam audycje, nie wiem, będę robił sobie jakieś inne przepowiednie, czy jakieś tam omawiał takie rzeczy, a nie swoje poczucia, nie? Chociaż ja jakoś wierzyłem jakby, że wartość jest nie tylko, że ja robię te YouTube'owe tematy, tylko że oprócz tego jeszcze daję właśnie też, jak ja się do tego ustosunkowuję, tak? Że dzielę się z wami jakby moją opinią i tym, co też ja czuję i potem to się sprawdza jakby, nie? Bo tak to każdy może gdzieś tam na YouTubach, jest tysiące tych twórców i oni tam robią te różne sobie filmiki, a ja upatrywałem w to wartość właśnie w tych mistycznych rzeczach jakby, tak? W tych natchnieniach. Ale tak myślałem, że może taki test zrobię i przez miesiąc, dwa nie będę robił w ogóle poczuć, tylko po prostu będę robił zwykłe filmiki, nie? Bo ja tak widzę, że tam gdzieś połowa widzów to są ci ludzie, co wracają, a połowa to w ogóle gdzieś z przypadku ludzie, więc podejrzewam, że ja będę robił zwykłe YouTube'owe filmiki, to się jeszcze okaże, że będzie więcej odsłon niż normalnie. Dlaczego mówię o tych odsłonach? No bo zależy mi na tym, jakby jestem takim YouTuberem i chciałem trochę grosza zarobić na tym YouTubie. Tak kiedyś się udało trochę grosza zarobić, to teraz jakoś nie za bardzo ten grosz się ima. A jednocześnie tu czuję to natchnienie, żeby dzielić się z wami tymi poczuciami. I to jest takie trudne do pogodzenia. Ale ponieważ jest to związane jakby z tymi przekonaniami religijnymi, to jakoś czuję ten wektor, żeby jednak pomimo tego, czy to przynosi gratyfikację finansową, czy nie, to żeby jakby kontynuować tą misję, nie? Ale gdzieś jakoś zdołowany jakby brakiem jakby tych środków, to gdzieś tam często jest ta walka wewnętrzna, tak, że człowiek chce zrobić i że może coś innego, tak? No i słuchajcie, to tak, jak tego demona tam w ciągu dnia spotkałem, a potem w nocy tego lisa, to potem idę dalej i sobie myślę, kurczę, to miało być to, czy nie to, nie? Jak sobie, to miałem iść na miasto i zobaczyć lisa, bo tak, wychodzę, to widzę, że deszcz pada, chmury są, to Perseidów nie zobaczę. Potem idę, patrzę, jakiś lis, ale sobie myślę, nie no, chyba nie o to chodziło temu jakby poczuciu wewnętrznemu, tak? Jak czułem to poczucie wewnętrzne, że idź i coś będzie. No i potem, słuchajcie, idę. I to po prostu musicie uwierzyć na słowo, czyli Paweł, Tomasz, drugi Tomasz, trzeci Tomasz, bo jest trzech Tomaszy. Jakby zbiera się cała taka ekipa. To po prostu wierzcie mi na słowo. Wiecie, że gdybym mógł przysiąc, to bym przysiągł, ale staram się, jak czytam, to wyczytałem te fragmenty właśnie, żeby nie przysięgać, tak? To od tego czasu właśnie staram się nie przysięgać. Idę, słuchajcie, i przyszedłem, to minęło tak z 20 minut, idę przez Długi Targ i ulicę Długą w Gdańsku, to już jest takie centrum, ścisłe centrum Starówki. Mijam pomnik Neptuna, on mi się zawsze kojarzy z jakimś takim, wiecie, tam miałem takie pewne niesamowite zdarzenie, które jest jeden do milionów, po prostu to myślę, że jeden do 100 tysięcy albo jeden do miliona jest prawdopodobieństwo, może wam kiedyś to opowiem.
na tą historię, chociaż ja lubię na żywo opowiadać, żeby to też zademonstrować. I to widać po tych moich emocjach, że to jest prawdziwa historia, nie? Jak ktoś na żywo widzi człowieka i widzi to, to jest nie do podrobienia, to po prostu czuć jakby, tak? Każdy uważny obserwator widzi jakby, tak, że po prostu ja w tym momencie mówię prawdę i on by zobaczył jakby ten historię, gdzie jest tam prawdopodobieństwo 1 do miliona. I teraz tutaj idę koło, mijam tego Neptuna i za Neptunem właśnie przechodzę sobie koło ratusza głównego i przychodzi mnie poczucie, że... A nie, przepraszam, źle powiedziałem, to było dalej. Ja potem idę i chciałem skręcić już w prawo, ale jakoś tak poczułem, że nie w tą uliczkę, tylko następną. Idę, patrzę, mówię, o, tam cała zgraja pijanych, to idę dalej. To dobrze mnie poczucie pokierowało, żeby pójść dalej. I następną sobie skręciłem. I tak jakoś tak się, jakoś tak mimowolnie słucham tej muzyki filmowej. Potem przestawiłem na taką muzyczkę o Jezusie. Tylko, że po angielsku. No i tam jakoś czuję tam, że a, to gdzieś tu raczej z prawej, nie? Po czym patrzę, tu nagle szybko samochód pojechał i jeszcze jakiś pijany wyskoczył. To tutaj z lewej pójść, to jakby tak czuję, jakby tak w sensie, że tak mnie prowadzi, tak słucham tej muzyki, taki zrelaksowany i tak sobie idzie, a tu z lewej, no to z lewej, potem patrzę, mówię, o, no to dobrze, z lewej poszedłem, nie? Potem o, tu z prawej, no to z prawej, a tam samochód i pijany. No i tak szłem. I szedłem, przepraszam. I niedaleko Kościoła Mariackiego, tego największego ceglanego kościoła w Europie, nagle czuję poczucie, znajdziesz stówę. Nie, to było, zaraz znajdziesz stówę. To było tak. Ja mówię, tak, idę, jak, zaraz, to, idę, to. Wiecie, największy problem jest jakby zaufać temu poczuciu, nie? Ja mówię, ale jak, co, jak, gdzie zaraz ja znajdę stówę? Jakby, no przecież to jest, jakby co, zaraz. To ja, wiecie, to ja 1,20 m dosłownie zrobiłem, to aż się cofnąłem i zacząłem się rozglądać, jakby tak. I tak idę, patrzę, rozglądam się. I tak, jak ktoś będzie patrzył z boku, czy to na tych kamerach z monitoringu miejskiego będą widzieć, to jakiś. Pomyślał sobie, że coś albo walnięty, albo może sam coś zgubił i teraz szuka, nie? Nawet mnie naszło, że może włączę tą latarkę w tej komórce. Ale już stwierdziłem, że dobra, no nie będę robił siary, tak popatrzeć. No nie widzę żadnej stówy. Przy tym tak z 20 metrów i mówię, nie, no to może to jakiś symbol jest, może o coś chodzi, nie? I słuchajcie, skręciłem w lewą i przechodzę tam dalej, mija jakiś czas, niedługi, jakąś odległość pokonuję i przechodzę obok takiej bramy, że wiem, że tam kumpel mieszka, który jest mi winien stówę. To było niezłe, wiecie? Ja sobie się nie, no to chyba, nie, no to kurczę, to zaraz stówę, to może ten, nie? Ale potem idę dalej, sobie myślę, ale zaraz, przecież to jest ten Marek, ten kumpel, to może go spotkam po roku czasu, to może mi cofnie tą stówę, nie? Bo teraz stówa jest o wiele mniej warta niż kiedyś, to może tym bardziej od razu mi to stówę cofnie, nie? No ale idę, nie zatrzymuję się w ogóle, nie, to nie jest tak, że to kogoś chcę na siłę wywołać, tak, że rozglądam się, czy gdzieś jest ten kumpel, czy nie, tylko po prostu sobie idę spokojnie, będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. No nie ma kumpla, jest pierwsza, druga w nocy, to była chyba druga, to idę sobie dalej, nie? Przyszedłem kilkaset metrów i przechodzę koło takiego miejsca, co kilka razy jakby z rodziną tam byłem. No i tam właśnie idę, patrzę i widzę to. No i tutaj zobaczyliście właśnie, słuchajcie, to nie jest fake, nie robię sobie żartów, to jest właśnie ta stówa, którą znalazłem. Nie miałbym żadnego celu, żeby w ogóle, po co, jakieś głupota, żeby stówę brać i takie głupoty robić na internetach, szczególnie, że te wcześniejsze filmy, te wizje, one dotyczyły się normalnie tam jakby blokady kanału Sueskiego, czy szturmu imigrantów, tak, czy tych wszystkich jakby rzeczy, więc to codziennie można by ten... Chodzi o to, że faktycznie mnie to jakby nie powaliło jakby tak totalnie. Ja w zasadzie taki spokój poczułem, nie? Tylko, że sam się, jak zaraz, no przecież jakby generalnie by z jednej strony się ucieszyłem, że jakby stuwa, nie, się zszokowałem, aż do dwóch osób napisałem SMS-a, czy śpią, no między innymi do Mateusza, mam nadzieję, że Mateusz tam nie będzie miał tego, bo aż chciałem, normalnie byłem taki, wiecie, że to się stało jakby, nie,
Ja wam powiem, że ja mam 42 lata. Ja na tym mieście po nocach kiedyś to naprawdę dużo latałem i nigdy stówy nie znalazłem. Ani pięciu dych, czy może jakieś drobne. A tutaj jakby przyszło uczucie w domu, że jakby, że iść, przejść się, przewieźć się i coś będzie, tak? A potem po przygodzie z lisem przychodzić, że za chwilę znajdziesz stówę, ale de facto znajduje ją 800 metrów dalej, nie? No to chyba, że to jest taka chwila. I ja patrzę, aż nie mogę uwierzyć, jakby, no, że papierek, ale nie, no patrzę, to jest stuwa po prostu, nie? To jak to jest? Tyle ludzi przychodzi, a tutaj stuwa leży? No, zszokowałem się. A z drugiej strony poczułem taki spokój, jakby, nie? I wiecie, stało się coś takiego, że to mnie jakby rozmiękczyło, nie? Że ostatnio mam kosę z jedną osobą i stwierdziłem, o kurczę, nie? Że, bo tak pomyślałem, że co Pan Bóg chce powiedzieć przez tą stówę, nie? I pierwsze, co to jakby mi się rozmiękczyło serce, jeśli chodzi o kosę z taką jedną osobą, to jest jedno. Drugie to, że może, nie wiem, że może gdzieś jest jakiś ukryty plan i może, jak ja mówię o tej gratyfikacji finansowej, żeby robić dużo tych wyświetleń, to może nie z wyświetleń ta kasa będzie, sobie pomyślałem. Bo tak ja pokazywałem zarobki na tych filmach, to jest kilka złotych dosłownie, że to nie starcza za bardzo albo ledwo pokrywa koszt prądu produkując te filmy. Myślałem, no nie wiem, no i samo to sobie pomyślałem, jak to jest prawdopodobne, że pierwszy raz tak miałem jakby, nie, że stówę, nie? Bo mogło być, nie wiem, pięć dych, mogą poczuć, tak, i ten, a tu, nie no, wychodzę i że stówę i sobie myślę, jak to jest prawdopodobne. I to było mniej więcej, jakby wziąć tak całą drogę, którą pokonałem tam gdzieś idąc slalomem przez sterówkę, to było mniej więcej ostatnie 20%, no nie przesadzam, ostatnie 5-10% drogi. I sobie myślę, kurczę, jak to jest prawdopodobne, nie? Że poczułem pierwszy raz w życiu, znajdzie stówę i idę 800 metrów i znajduję stówę, nie? Że mógłbym na przykład nie znaleźć stówy, tylko, że w ogóle mogłem nic nie znaleźć, tak? Albo znaleźć 5 stów, 2 stówy, albo jakieś drobne, albo 5 złotych, tak? Różnie mogło być, a ja, no powiem wam, że od tego momentu prawie cały czas gapiłem się w ziemię, tak? Niczego nie widziałem. Ani grosza, ani 5 groszy, ani 2 złotych. Ja muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle bardzo często znajduję monety z tego względu, że chodząc 20 lat z tym wykrywaczem, to już mam tak bardzo zogniskowany wzrok, jakby na okrągłe rzeczy, nie? To jest jakieś takie, tak po prostu jest, nie? Że często nawet na wykopaliskach no po prostu idę i nawet szło normalnie monety takie sprzed kilkuset lat znajdywać po prostu na oko, nie? Choć ludzie chodzili, nie widzieli, tak? No ale to od razu gdzieś krążek od razu widać, nie? Przynajmniej ci detektoryści tak mają, nie? Miałem takiego Krzyśka, kumpla Krzyśka, co właśnie też z wykrywaczem chodził bardzo dużo właśnie na wykopaliskach i on też już tak miał tak zogniskowane właśnie i te kółeczka, po prostu widziało się nawet, jak one były całe w błocie. I po prostu, no drobniaki się znajduje, nie? Bardzo dużo ich znajduje, po prostu mam ten wzrok zogniskowany, no. Banknoty bardzo rzadko, niezwykle rzadko. Już nigdy jakby nie było tak, żebym miał poczucie, mam poczucie, idę i po chwili w zasadzie znajduję tę stówę, nie? Nie wiem, dla mnie to było, rozwaliło mnie to, a z drugiej strony uspokoiło. I tyle, dobra, nie będę wam zabierał więcej czasu. Chciałem to po prostu szybko zrelacjonować. Dla mnie to była niezwykle ciekawa historia. I tyle, dobra. Dzięki za uwagę, nie zabieram wam więcej czasu, cześć. Z Panem Bogiem. Dziękuję Panu Bogu za stówę, nie?